W dzisiejszym odcinku poznają Państwo rzetelną recenzję Diablo 3 Reaper of Souls. Diablo 3 Reaper of Souls to oficjalny pierwszy dodatek do trzeciej części jednej z najpopularniejszych serii hack and slash w historii autorstwa studia Blizzard, który wydany został 25 marca. Jak dobrze wiemy, wersją podstawową Diablo 3 odrzuciła ogromna liczba graczy, między innymi dlatego, że było po prostu nudne. Rozpoczęcie prawdziwej rozgrywki wiązało się z graniem na wyższych poziomach trudności. Nie każdemu graczowi chciało się męczyć wiele godzin, by poczuć konkretne wyzwanie i satysfakcję z rozgrywki. Czy dodatek Reaper of Souls okazał się rewolucyjny i jak bardzo zmienił obraz gry i postrzeganie znakomitej serii Diablo? Zapraszam do recenzji. Fabuła podstawowej wersji gry kończy się na pokonaniu tytułowego Diablo, więc kim teraz mogą zmierzyć się bohaterowie gry? Otóż samą śmiercią, którą w świecie sanktuarium uosabnia oszalały anioł Maltael. Maltael postanawia raz na zawsze zakończyć odwieczny konflikt pomiędzy niebem a piekłem i do tego celu potrzebny jest mu czarny kamień dusz, wiążący duszę Diablo oraz innych władców demonów. Maltael za wszelką cenę pragnie zniszczyć wszystkie przejawy zła, dlatego jego ofiarami padają nie tylko same demony, ale również i ludzie, będący po części ich potomkami. Historia tak naprawdę ciągle jest absolutnie pomijalna, a jeśli kogoś interesuje to uniwersum, to znajdzie tu sporo nowych informacji na jego temat oraz wielu innych ciekawych rzeczy. Przykładem jest tutaj informacja o stworzeniu rodzaju ludzkiego. Wraz z dodatkiem limit doświadczenia postaci wzrósł do 70 poziomu, gdzie jego zdobycie wymaga trochę czasu. Dodatkowo każda klasa może zdobyć nowe umiejętności i runę między 61 a 70 poziomem. Zmianom uległy również poziomu trudności, który jest 5 od normalnego do udręki, przy czym udręka składa się dodatkowo z 6 suwaków, zwiększając siłę potworów, poziom doświadczenia czy zwielokrotnienie złota. Takie rozwiązanie pozwala znacznie uatrakcyjnić rozgrywkę, gdyż sami decydujemy, jakich wyzwań chcemy się podjąć. Nowe poziomy mistrzowskie oraz ich system. Po wprowadzeniu dodatku nie ma górnego limitu doświadczenia w zdobywaniu poziomów mistrzowskich, czyli paragonów. Teraz paragony dodają się globalnie do konta gracza, co oznacza, że raz zdobyte paragony danej klasy postaci przechodzą do nowej od samego początku rozgrywki. Poprawiono również system ich prowadzenia, teraz można decydować się, które cechy postaci chcemy rozwijać. Mamy do dyspozycji więc 4 suwaki, takie jak cechy główne, atak, obronę oraz cechy użyteczne. Nowa klasa postaci, czyli krzyżowiec, będąca wzbogaconą wersją paladyna z drugiej części Diablo. W walce ze sługami zła posługuje się on ogromną tarczą, ciężką bronią oraz świętą magią, co czyni go skutecznym wojownikiem zarówno na krótkich, jak i średnich dystansach. Skoro wzmocniona została również armia wroga, pojawiły się nowe rodzaje przeciwników. Również krzyżowiec jest postacią różnorodną, często zmieniającą taktykę w zależności od umiejętności przeciwników. Drużynie wybitnie sprawdzi się w roli tanka, zadając przy tym poważne obrażenia. Krzyżowiec wygląda naprawdę świetnie. Widać, że brakowało tej klasy w podstawowej wersji gry, dlatego jak najszybciej uzupełniono potrzeb bohaterów tą właśnie zróżnicowaną klasą. Nowe lokacje oraz akt piąty. Piąty akt jest naprawdę powiewem świeżości, przede wszystkim ze względu na mroczniejszy klimat. Akcja rozszerzenia toczy się na terenach zachodniej Marchii oraz jej okolic. W przygodzie odwiedzamy gotyckie miasto, mroczne bagna, zamglony cmentarz, pola bitwy między aniołami i demonami, zawieszoną w przestrzeni fortecę Pandemonium oraz parę mniej istotnych miejsc. Walczymy z hordami upiorów i rozmaitymi nieumarłymi, bestiami, robalami, szczurami, a w końcu pomiotami piekieł. Tutaj naprawdę widać zróżnicowanie co do rozmaitości bestiariusza. Miłym zaskoczeniem są wydarzenia poboczne, których jest dużo więcej niż wcześniej. Zwłaszcza w mieście, co chwilę wkłada się na jakąś dodatkową lokację do zbadania, szczególnie w wąskich uliczkach gotyckiego miasta.
Warto dodać, że dodano mapkę ułatwiającą podróż między lokacjami w danym akcie. Nowy system zdobywania przedmiotów, tak zwany Loot 2.0, to chyba najbardziej znacząca zmiana w dodatku, gdyż urozmaica rozgrywkę wybraną postacią. Innymi słowy, można powiedzieć, im więcej teraz będę grał w Diablo 3, tym lepsze przedmioty wypadną do mojej ukochanej postaci, co jest esencją grania w gry typu hack and slash. Warto zaznaczyć, że zlikwidowano również sklep aukcyjny, przez co musimy sami wydropić ulubione przedmioty dla danej klasy postaci. Przedmioty legendarne pojawiają się teraz regularnie. Potrafią przy tym wypaść nie tylko z największych bossów, ale choćby i ze zwykłych beczek czy skrzynek. Zdecydowanie lepiej dopasowany do postaci, którą się aktualnie gra, jest także sprzęt żółty i niebieski. Co chwilę znajduje się coś wartego do założenia. Kolejną, zarazem największą nowością w Reaper of Souls jest tryb przygodowy. Dostęp do niego uzyskamy po zakończeniu gry jedną z klas. Działa to na zasadzie podróży między lokacjami w danym akcie i wykonywaniu losowych zleceń. Dostajemy za to doświadczenie oraz złoto, a także specjalne klucze potrzebne do dostępu losowo generowanych lochów, czyli tak zwanych szczelin Nephalemów. Dzięki temu można grać tak do końca, cały czas zdobywając coraz lepsze wyposażenie, kolejne poziomy i specjalne odłamki, które dają dostęp do powracającego do Diablo hazardu. Nikt nie broni, by w ten sposób zacząć zabawę nową postacią. Dodatkowo dodano również nowego rzemieślnika, Miriam. Może ona zmieniać jedną z cech przedmiotu, polepszając statystyki postaci, co bywa bardzo przydatne, ale także jego wygląd, tak zwana transmodyfikacja. Dzięki temu bohaterowie mogą zmieniać wygląd zewnętrzny dowolnie jak chcemy, wybierając gotowe schematy przedmiotów. Tak jak poprzednio, należy rozwijać poziom rzemieślniczki, aby zwiększyć efekty jej działania. W dodatku, trochę większą rolę grają towarzysze bohatera, czyli szelma, templariusz, zaklinaczka i złotnik doczekali się pobocznych, opcjonalnych misji. Jeśli ktoś śledził ich historię, to dowie, co stało się z siostrami Eireny i jak potoczyły się losy brata Lendona. Cormac odwiedzi swój zakon, a Shen wyruszy na poszukiwania niezwykle cennego klejnotu. Misje te są wyjątkowo krótkie, ale sam fakt ich istnienia mile zaskakuje. Tak jak poprzednio, dubbing stoi na jak najwyższym poziomie. Co cieszy, jak nasz rodowity język został zaimplementowany w produkcję Diablo 3 Reaper of Souls. Głos Maltaela brzmi naprawdę bardzo poważnie, co daje smaczku jako anioł śmierci. Tak oto kończy się. Czas na podsumowanie dodatku Diablo 3 Reaper of Souls. Do zalet można zaliczyć. Nowy akt 5. Solidnie zaprojektowany. Nowa klasa krzyżowca idealnie pasuje do uniwersum Diablo. Nowe poziomy trudności, czyli sami decydujemy, na jakich gramy. Tryb przygodowy znacznie urozmaica rozgrywkę. Loot 2.0, czyli idealny drop przedmiotów dla postaci. Szczeliny Nephalemów przedłużają rozgrywkę. Polski dubbing na jak najwyższym poziomie. Nowy rzemieślnik i jego funkcje. Z kolei do minusów zaliczam. Brak konkretnego obiecanego PvP. Największy minus. 2 lata po premierze podstawki. Po pewnym czasie może dopaść nuda. Cena, czyli cena łączna podstawka plus dodatek. Moja ocena 9,5 na 10. Na końcu można powiedzieć jednogłośnie. Król Action RPG powrócił i to w wielkim stylu. Tak kiedyś wyznacznikiem gier typu hack and slash było Diablo 1, tak teraz Diablo 3 Reaper of Souls kontynuuje tradycję najlepszej gry w tym gatunku. Blizzard dodatkowo oznajmił, że Diablo 3 doczeka się również drugiego dodatku, który mam nadzieję, że tak jak Reaper of Souls znowu stanie się wyznacznikiem potężnej serii. Pomimo, że mam przegranych bardzo dużo godzin, zawsze chętnie powracam do świata Sanktuarium walczyć z hordami zła. Dodatkowo, twórcy aktualizują patche co jakiś czas, urozmaicając rozgrywkę. Najlepszy patch 2.1 ma przynieść ranking
laderowy.